Dobra, witam was wszystkich w Diablo 2 Resurrected na singlu. Gram tutaj Frankiem Necromant, mam poziom 24. A przecież ma też poziom 24, znajdujemy się w fakcie trzecim w Kurast. Dżungla łupieżców, musimy poszukać mózgu Khalima w podziemiach łupieżców. No to powoli będziemy radzi poszukiwać tego całego mózgu. No i lecimy powolutku do przodu. Troszeczkę sobie tutaj podwyższyłem różnego typu dźwięki. Mam nadzieję, że troszeczkę lepiej tutaj będzie brać i wszystko można było słyszeć. Tę aurę tego najemnika troszeczkę też ciszyłem. Tutaj nie ma nic ciekawego. Też będzie gdzieś ten cały goblin naszego szamana przyjaciela Ormusa. Mamy 9 szkielecików w golema, wszyscy tutaj osobiorą mi pomagają. W portalu kusza, studnia, jakaś z identyfikacji. No i kolejna taka wiocha rozwalona. Pewnie wcześniej tutaj przyszedł jakiś barbarzyńca z trąbą powietrzną. Albo druid z wulkanami. Wszystko im poniszczył. Albo czarodziejka kurna z jakimiś takimi też wszechpotężnymi atakami. No i tutaj też wszystko kurczę przejęliśmy, tutaj ciekawego nie było, idziemy dalej. Dżungla łupieżców. Uszam jakaś wypadło. Fajnie, mamy tutaj w tym momencie regulację many, a tutaj żadnych kurczę przeciwników nie mamy, których możemy brać i rozwalać z tej oto pięknej, cudownej, zdolnej umiejętności. Im wyżej. Identyfikacji złoto. Nie ma tej przejścia, nie ma. Tych kurdupli jest tutaj bardzo, bardzo dużo. To pas ze skazą, mieć tylko do many. Portal do miasta, nie wiem po co jest mi potrzebny. Oczywiście, że tak. Mam tam miksturki, z którymi nie są do niczego niepotrzebne. Idziemy najpierw tutaj w dół, mamy skrytkę. Nic. Jest, runkatir. I mikserkę do many, to spoko. Teraz chwilę ciszy i spokoju. Kolejna skrytka. Jakieś pazurki mi wypadły. Dżungla opiaszców. Kurczę, noc mnie coś zaczyna sędzić. No i się pakuje, nawet nie patrzy gdzie. Chyba będzie mapa zamknięta, czy nie? Tak jakby tutaj przejście było zabite dechami. Idziemy tam, gdzie nas jeszcze nie było, do przodu. Córki do mnie tutaj powypadały. Jakieś miejsce pasowałoby zrobić, tylko kurczę nie wiem gdzie. Z czego, jak i po co. Tylko trzymało się wypadło. Koszy, które możemy sobie pokopać. Trochę złota, oberwała, muszę sobie wypić miksturkę do życia. Jestem przeciążony. Oczywiście, że tak, jesteśmy przeciążeni. Nie to. Nie to, tylko to chciałem sobie wziąć i ładnie wpakować naszej zamieszczej skrytki. Zamordujcie tą biedną bestię. Gdzie jest ten tego, no? Potrzebuję many. No, 9 szkietów mnie wzięli, rozwalili. 3 szkietów mnie ukatuprili. Bestie. Do leczenia ogromny miaczek. Kolejny kamyczek dla czarodziejki. Pewnie jakieś miejsce sobie wezmę i znajdę dla niego. Są rzeczy, mam nadzieję, że draw.
G strasznie będą. Korseka. Ksurka do many. Złoto. No i mamy rozświetlenie, idziemy najpierw w dół. Mam taką wiochę, tutaj pewnie będzie ten cały. Który leci gdzieś w okolicy, mam nadzieję. Jest w Gothiku też coś, nie w Gothiku, tylko w tym normalnym Diablo też coś takiego było. Jest tutaj miejsce na sztacik, który mnie interesuje, będziesz mi wypadł. A ja mam miejsce na tego. A z tymi dziurkami to nie, aż takie fajne, sympatyczne. Bierzemy dwóch tych szkiecików, podpalamy go i zaraz mi tutaj bestia wypadnie. Bestia, gdzie jesteś? Potem mi wskoczyli z tego z ukrycia. Jest goblin. No oczywiście, kurczę, ja będę miał miejsce na ten goblin. O, potężna broń. Może Ormus potrafi powiedzieć o niej coś więcej. Oczywiście, że tak. Dobrze, szczerze mówiąc, się do Ormusa nie chcę w tym momencie wracać. Kosze do rozwienia. Jest zejście do upieżców. Podziemie upieżców, poziom pierwszy. No jazda. Tutaj sobie wrócimy się do miasta. Wrócimy sobie tego całego Ormusa. Pozbędziemy się tego wszystkiego, całego naszego ukochanego ekwipunku. Ormusie, Ormusie. To nie, dekadzie kein. Miłego dnia życzę. A tobie też dziękuję ci bardzo. To był wspaniały czyn. Ormus ci gratuluje. Stare duchy z Kacimi będą nad tobą czuwać za to, że zwróciłeś im święte ostrze. Nareszcie, po wielu latach Ormus znowu wykorzysta swe moce, by bronić niewinnych przed cieniem. Teraz czar chroniący nabrzeże powinien zostać wzmocniony. Spoko, zmiaszę się, z tego powodu cieszę. Niepotrzebny mi ten magiczny pierścień masz. Noś go z dumą. Spoko, znalazłem pierścień naszego tu gościa. No i on to coś położy na tym oto zmiaszczym ołtarzu? Czołem! Yo, yo! Mój przyjacielu, tak więc to ci sprzedam. Myślałem, że to będzie go droższy. Taka pałka, taka czapka, taka różyczka. O, plus jeden do teleportacji, kula ognia. Sympatyczne. No nie no, będę ci tutaj stary wszystko sprzedał, bo to szczerze nie jest do niczego potrzebny. Dwóch szkielcików straciłem. To i też idzie na sprzedaż, i to też idzie na sprzedaż. Jak sobie zostawimy, mamy w tym już dwa. Wszystko ja sobie pójdę to sprzedać się tej naszej przyjaciółce, która znajduje się tutaj na górze. Nie pamiętam jak się nazywała w tym trzecim akcie, kurczę. Ashera. Witaj! Teraz, kiedy do trzymania straży w dogach nie potrzeba już tylu żelaznych wilków, niektórzy z nich zaofiarowali się, że będą ci towarzyszyć nawet za darmo. Ta nie trzeba, ja mam mojego najemnika. Handel. Nie będę tutaj nikogo brał i wynajmował moje przyjaciele. Pokaż mi coś ciekawego, taki pasek mamy sympatyczny. Obrona 9, ten, obrona 7, szybkość odzyskania równowagi, obrona siła światła, to nie jest aż takie dobre, szczerze mówiąc, plus 1 do siły. Obrona 9 plus 6 do odporności na błyskawice mam dodatkowe. Kupię sobie go. Odporność na ogień 27, odporność na trucizny 10. Obrona 9, obrona 10. Takie kosy dla mojego najemnika. Uderzność ataku. Dobra. Mamy pasek zamiaszy, tak więc sobie go wymieniamy. Dzięki czemu będziemy mieli dodatkowe tutaj miejsce na miksturki. A ten pasek sobie weźmiemy i wpakujemy do naszej skrzynki. Kiedyś może go sprzedamy, może jakiejś innej postaci go damy. Klepiemy go
Niech się cieszy, tutaj kolejne zadanko zostało wykonane. I ten pasek sobie dam na razie tutaj, ten pierścionek damy sobie tu. A mam ten pierścionek tego Ormusa. No, go nie zobaczyłem, kurna, bezimienny bohaterze. Nie bezimienny bohaterze, tylko kurna ten tego, no. Franku nekromancie, co ty mi tutaj odpierniczesz, powiedz mi. Aż w strachu jestem, czas leci i tak dalej, ludzie się niecierpliwią, denerwują, bo przez cały czas to nic ciekawego nie robimy. A ty się tutaj bawisz. Idziemy zobaczyć się z Hatim, czego by nie zobaczymy, co może coś ciekawego będzie miał lepszego od tego, co my mamy, posiadamy w tym momencie. Hati, jobio. Plus 10 do energii, plus 4 do przywracania zdrowia. O, odporność na błyskawice, odporność na ogień, mniejsze otrzymanie obrażenia o 2 punkty. Odporność na truciznę. Plus 5 odporność na błyskawice, dodatkowe złoto. 19 odporność na błyskawice, to sobie zrobimy zamianę, moi drodzy przyjaciele. Myślałem, że to nie będzie jakiś fajny pierścionek, ale jest. 75 do siły potrzebuję, żebym sobie taką tarczę mógł wziąć i używać. 104 obrony ma coś takiego, to ma 91. 104 obrony, ale ta moja ma też dosyć ciekawą odporność, nie na błyskawice, tylko na ten. Tylko na... na zimno. Będę ten cały pierścionek pakować tam do tych pierścionków, już mam w sumie 4, dobra, mniejsza z tym. Ciągle opierców pas. Las pająków, dobra. Pakujemy się w tym momencie tej całej groty pająków. No, nie groty pająków, tylko podziemia opierców. Tutaj będziemy mieli już drugą część tego całego naszego Kalima. Oje, tam jest tych przeciwników nieciekawych, niesympatycznych, niemiłych. Ja się nawet o krok nie ruszę. Tu mam poziom. Czekajcie, czy ja do siły chciałem jakieś punkciki sobie wpakować, w tym momencie mamy ile? Tu pisze 65, ale nie... Jest 65, tak? 72, jeszcze jeden poziom, będę mógł sobie tamtą... Proszę, na zimno 75% mamy. Czyli tu już mamy wymaksowane, to damy sobie w tym momencie mistrzostwo w udaniu szkieletami. Zwiększenie odporności. Dobra, za ten pierwszy punkcik gdzie w to? Dzięki czemu nasze szkielety tutaj będą lepsze, potężniejsze i tak dalej, tym podobne. Bierzemy tą całą kulę. Nic tylko do leczenia w sarkofagu mamy złoto, z identyfikacji, nie wiem po co podnoszę i tak dalej. Mam kolejny sarkofag, jakiś szafirek mi wypadł fajnie. Na pierśni kolor żółtego, do zidentyfikowania idzie. 95 obrony, tam 91. Szybkość odzyskiwania równowagi, 39 do obrony, plus 3 do many, 19. Do odporności na błyskawice, to mamy odporność na zimno 75%, 62-75%. Odporność na błyskawice tutaj się troszeczkę wyjaśnia i 95-91 zwiększy. 91 do obrony, 106 do obrony. Dobra, dobrze jest, moi drodzy przyjaciele, tylko nie będę wyrzucał, jakby to sobie to wpakuję do naszego tego, naszej skrzyneczki. Ale sobie wymienimy na tą tarczę, na pewno jakaś inna mi się gdzieś kiedyś weźmie i trafi. Złoto, kurczę, jakiś wypad. Kupię sobie miksturkę do życia. Kurczę, no ryzykuję, szczerze mówiąc, pakuje się trochę tak dosyć nieciekawie na tych wszystkich przeciwników. Skrzynka, która jest pust. Osiem szkiecików, 9 mogą mieć maksymalnie, da? Złoto, złoto mi wszystko domany. Dobra, to jest moment, w którym mogę sobie wziąć i używać tego. Możemy sobie używać tego całego wybuchu zwłok. Tu sobie miksturki do many i patrzcie się tutaj, jaka będzie zamiast masakra. Za mało many. No, mi się mana skończyła.
lewia dymiąca kula. Jak tylko to leczenie mnie interesuje, złoto. No idźcie tam, moi drodzy przyjaciele. Tyle, koniec, pokój. Uspokoiliście tam tego małego kurtupla. Jakaś pułapka, mam zejść na niższy poziom, spoko. A chciałem sobie jeszcze tą całą lokację obczaić. Tak więc zejdziemy na dół, damy się na lewo. Nie no, fajnie tutaj wygląda ten cały ten golem kamienny, fajnie się porusza. Zwój do portalu. Też mamy nową lokację, w której kurczę no. Zawsze coś moglibyśmy ciekawego znaleźć. Zadanie wykonane, teraz będziemy się w tych podziemiach właśnie tego całego mózgu szukać, tak? Czy serca, bo nawet nie pamiętam już. Poszukaj mózgu Kalima, a serce będzie w kurast. Ojoj, w kolejnej lokacji. Idziemy, mój przyjacielu, do góry, kurna, ale jest to sytuacja ciekawa. Mam jakąś miksturkę niebieską, białą znaczy się. Wytrzymałość to jest strasznie, kurna, ta kończy. Szkielcików, a mam, mieliśmy 9. Jeden poszedł gdzieś na wakacje. Poziom drugi. Razem się wytrzymała, skończył. Większe inne obrażenia, jak się chłopaki tutaj cieszą. Mam też kapliczkę do many. Pinocik mi wypadł, plus 1 do maksymalnych obrażeń, tak? Zaczyna paladyna, mikrofonki do many. Złot. No to przecież coś straciłem. Portal do miasta, no myszkę nadepłem, kurde, szkoda myszki. Jestem już spokój, cisza trzeba. Kolejnych przeciwników. Z zamkniętych ją dobre kości, mam przedmiocik dla mojego przyjaciela. 9,31 normalna szybkość ataku, 50 obrażeń, 34 do skuteczności ataku, od 1 do 15 obrażeń od błyskawicy, 4 many wykrada za każde trafienie. Tylko odporność na ogień, tak? 8,20, 9,31, tak? Dzięki! 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 Tak, trochę mi to obrażenia się tutaj zwiększają. Mam tutaj 4 dziurki, tak? 3 dziurki znaczy się. No, wpakujemy sobie to do miasta, do jakiejś skrzyneczki i tam niech sobie siedzi. Jeźdźcie na pierwszy. Prąd pakuje. Żadnej mam, nie mam tej miksturki do many, ale mam tutaj dodatkowy pasek, kurczę, dopiero w tym momencie sobie przypomniałem, sobie kupiłem. Mam tutaj kupę miejsca na różnego typu jeszcze. Sokola maska dla druida. Złoto, duży topór, miksturki do many. Nie mogę nieść więcej. Co to się stało, że miejsce na miksturki do many nie mam? Duży topór mnie interesuje, co bardzo są tanie tego typu topory. To chyba się no, nie zmieniło. Tym Diablo 2 Resurrected. Mam dość na niższy poziom. Kurnata zawsze się cieszą z tego powodu. Wtedy, kiedy ja chcę całe plansze obchodzić, wszystkie potworki rozwalać, to mam od razu tutaj kurczę zejść na niższy poziomy. Ja się wpakowałem, kurnata znowu. Bałem się z motyką na słońce tych przeciwników, nieciekawych, niesympatycznych, niemiłych. Ośmiu szkielcików mamy, tak? Tylko eksplodująca. Ale tutaj osoby mnie biorą, mnie atakują. No i takim właśnie obejściem się zajęliśmy tej całej lokacji. Wpakowaliśmy się w miejsce, w których prawie bym stracił życie. Opisuję mi wszystko do życia. Nasz superacki pomocnik bierze i
Leży zatruty gania. Ja zejść na poziom trzeci, panowie, gdzie to się schodzi. No i tutaj będziemy mieli tą całą skrzyneczkę z doktorem Endugu. Jak to fajnie wszystko wygląda. Zablokowane drzwi, trzeba iść albo na prawo, albo na lewo, idziemy na lewo. Na prawo znaczy się. Pięciu szkiecików. Bierzcie was, bo już mnie interesuje. Damy wszystko, lecimy. Ojej. Bardzo dużo różnych przeciwników. Masz, no ja nie dam ci miksturkę do życia. Święta kula. O, Olunka i tych. Najemnik, czego tyś tam rzuciłeś. Okej, bierzemy wszystko co możemy sobie wybić tylko do życia. Złoto, złoto. Czekajcie, poprawię się na siedzeniu. Ojej, już mnie aż tyłek już boli. Ojoj, co to się dzieje? Wypiję sobie tylko do życia. Dałam tego. Szamana głównego. Dobra, jak macie mi tak demować, ja tutaj wezmę inną taktykę. Użyję, no ale dobra, już nie ma takiej potrzeby. Pierścień jakiś mi wypadł. Tragedia, po prostu tragedia. Ja tych rzeczy zbieram, że nawet już nie ma miejsca, żeby to brać cokolwiek stąd podnieść. Mistrzuki do many, mistrzuki do leczenia, pas, ciężka tarcza. To ta skrzynka. Uskali ma złoto. Więc poza tym ciekawego kurna tam. Do tą lokację chciałbym jeszcze zwiedzić. Szczerze mówiąc, kurczę, wielkie moczary mnie zostały do obczajenia. I tych wielkich moczary będą różne typu złote skrzynki i tak dalej. Zdanko. Szukaj serca Kalina w kanałach pod bazarem w Kurast. Nie wiem po co zbieram. Idziemy tam, gdzie jeszcze nie było. Zwój miejskiego portalu, zwój identyfikacji, złoto troszeczkę. I poza tym nic ciekawego. Jest tutaj przejście, myślę, że nie ma. Czaszka ze skazą. Ja cię kręcę, te moje bestie to tak biorą i wszystkich mordują, aż mi jest ich szkoda. Tych wszystkich małych kurdupli. Dobra, nie chcesz tam nie wiadomo jak zwiedzać tej całej mapy. Poziom drugi i do poziomu trzeciego. Mam jakąś miksturkę białą czy nie? Na pewno nie będę miał żadnej miksturki białej do odzyskania sobie życia. Myszka tam chodziła. Oprócz tego ten piedestał mnie zainteresował. Myślałem, że to będzie jakaś kryjówka. Zwój identyfikacji. Portalu miasta i tego innego typu rzeczy. No wychodzimy na poziom pierwszy i dopiero teraz będziemy mogli wyjść sobie na zewnątrz. Tylko leczenia. No i mi się skończyła w tym momencie, moi drodzy przyjaciele. Wytrzymałość. Ale tutaj na lewo trzeba iść, jak coś się pomyliłem się coś. No i powiedzcie, my wiem, idziemy, ja jeszcze nie byłem tutaj, przy lewej stronie się miałem trzymać. No to tego miałem niby pójść, gdyby się przy prawej stronie. Tutaj na górze jeszcze nas nie było. Zabójcy dusz.
I szaman zabójcy duszki za mną wypada. Ten ma na szybkość ataku. 8.20, dużo szybkość ataku. 3 dziurki coś takiego ma. Ta kosa to. O, troszeczkę może go się tylko zwiększyć szybkość ataku. Golem coraz częściej będzie mi tutaj brał, no i umierał. Drzum go dał pieszców przez cały czas. Antidotum. Nie mogę nieść więcej. Skończyło mi się miejsce w pytań. Złoto i złoto, no podnieś to tu. Sarkofag, tu mam złoto, mikserkę demony. Nie wiem, ile jeszcze razy będziesz mi coś takiego chciał powiedzieć. Dżungla upiarzców. Mam tutaj przejść na kolejną lokację, czy nie? Coś tutaj przez cały czas w tej całej dżungli upiarzców, ale jest. Złoto. Mam tutaj przejście do kura od razu. Burzowe drzewo. Pas. Jestem przeciążony. Zamknięty chemik. Jestem ciekawy, jak ten chemik wygląda. Znaczy nie, jak on wygląda, tylko co on tam ma w sobie ciekawego. Bestia, kurczę. Nie wiem, jak ja tam wrzucać, żeby zbrać i to. Okej, okay, w tym momencie miejsce sobie zrobiliśmy. Na miksturki i tak dalej, tym podobne. Chcemy powiedzieć tylko tego kuras, czy później się tutaj wybierzemy? Jeszcze mamy do przejęcia kurna tego. Coś tutaj da mi się jakby kliknąć. A nie, nie wiem, mam tutaj złoto. To jeszcze raz nie chcę się chodzić. No wielkie moczary, kurna ta no. Gdzie są, powiedzcie wy mi? Musi być to jakieś przejście na wielkie moczary, to jest... Ten dole będzie pewnie przejście na wielkie moczary. Portalu i many miksturka. Chciałem sobie sprawdzić ten chemik. Uzyskiwanie równowagi od obrony, zdrowie, 10 odporności na ogień. Takie coś, ten odporność na zimę, 20% ma 10 odporności na ogień. Odporność na ogień mi wzrośnie, na zimno mi spadnie. Pośno błyskawice. Dobrze, jest, na razie niech będzie tak jest. Złoto i kolejne. Kościana różka dobrej kości. Zaraz sobie ją weźmiemy i zobaczymy. Wróci do umiejętności eksplozja trucizny, do umiejętności... Na sprzedaż będzie może dobra. Tak, żebym coś takiego wnosił, to nawet nie ma takiej mowy. Zabójca dusz. Złoto. Tylko do leczenia idziemy na tą oto lokacją. Zaraz jesteśmy w tej całej dżungli upierców. Dziwnie się nasza postać porusza. Mamy takie dosyć ciekawe rozwidlenie. Zabójcy dusz. No okej, okay. Przeszliśmy tutaj dookoła. Jakie bestie. Ile ich tutaj jest w zamkniętych chemikach, w kolejny wypadek.
budująca mi... Nie mikstura, tylko pozwala się doprościć na ziemię, to jest też w sumie dosyć dużo. Taki przedmiotek, przedmiocik, szczerze mówiąc, mnie intryguje. 26. Ma dwie dziurki te. A nasz przyjaciel tam ma 32 dziurki, to ma lepsze, o wiele. Budująca mikstura w międzyczasie. Drugie pierwsze znajduje się z prawej strony, która wytrzymałość, która leczenia. Ogromny mieczyk. Trochę złota. I no kurde, akcja jest zajmiała, patrzcie się tutaj, wszędzie byłem. Jaka ta mapa jest duża. No tutaj na lewo nas jeszcze nie było, to pewnie tam było gdzieś jakieś przejście na te. Na wielkie moczary. No to bym musiał pójść z tego, z punktu nawigacyjnego. No jest. Wrócimy się do miasta, porozmawiam sobie z Wickardem Kane'em. Już mnie chrypka bierze. Ej no klo. Witam! To wspaniałe zrządzenie losu. W mózgu Khalima zawarta jest wiedza o słabości Mefista. Umieść go w kostce Chora Dreamów wraz z innymi reliktami Khalima. Okiem, sercem oraz korbaczem. Oko, dziadku, zrobimy tak, jak mówisz. Identyfikujemy sobie przedmiociki, a te jeszcze sobie zostawię tutaj, kurde, ta skrzydła już coraz mniej ma miejsce na to wszystko. Taka akcja zamieszczenia. Taka zamieszcza akcja. To będę później układał, kurde, tak będę miał troszeczkę czasu. Bo widzicie, że tutaj, kurde, na to nie mam ani czasu, ani miejsca, ani nawet ochoty na cokolwiek. Mamy taką runkę z zamiaszczą, bo tutaj mamy tego typu rzeczy, są na sprzedaż. Wszystko na sprzedaż, gdzie moje przyjaciele, wszystko na sprzedaż. Trzeci taki ten tego, no, sobie to może też teraz montować, już tu jesteśmy, stoimy i w ogóle. Maksymalnej wytrzymałości, może coś ciekawego uda mi się wziąć zrobić. Mam plus 10% na szansę zdobycia jakiegoś magicznego przedmiociku. Nie to chciałem dać, tą gizarmę chciałem sobie tutaj wpakować, jakby co to, żeby mój przyjaciel miał. Też mam tą całą czaszkę, to wpakuję gdzieś. I coś jeszcze miałem ciekawego, ten cały mózg Khalima, abyśmy dali tam koło oka. No, niech się cieszy chłopak. Ormusie! Dobrego dnia! Nie będę patrzył, co tam masz ciekawego i nawet się nie będę naprawiał. Lecimy do... na wielkie moczary. Nie byliśmy tam na wielkich moczarach jeszcze. I tam właśnie punkciki nawigacyjne krzyżują, szukamy. Tutaj będą na lewo zapewne. To jest taka właśnie... część mapy, której kurna to na nią czaiłem. Nie wiem, dlaczego ją tak zostawiłem. Z jakiegoś to powodu nas tutaj jeszcze nie było. Ale trzeba tam dookoła jeszcze obejść. Właśnie, ja tego kurac, dlatego nie za bardzo lubię tego aktu, no bo to jest strasznie łatwo się kurna ta pogubić. Proste rozwija się pająków w tym momencie. No i nie tutaj jeszcze. Mamy mościk z prawej strony. I lecimy do góry. Mi się wytrzymałość skończy i będzie zamiast. Ale jest las pająków. Złoto i złoto. Kościana różdżka.
Złoto, złoto. Czy żeby tutaj było przejść na wielkim oczary? Chyba tak. Jest, wielkim oczary, spoko. To z lewej strony się będę, czy on tutaj przy dole. Czego kurwa moje bestie tutaj nie chcą brać? Las pająku. Wielkie moczary. Na ogień. Taka wytrzymałość, jakieś zwłoki. Spektrum dobrej jakości. To jest taka malutka, mam nadzieję, że lokacja. Mniejszy Tyson nie wypadł, mam nadzieję, że coś ciekawego będzie miał przy sobie. Już wtedy do odporności na zimną. 46 mam w sumie, to spoko. Tego typu przedmiotiku potrzebujemy. Im więcej, tym lepiej. Kurczę, miałem laga. Miałem, że mnie z gry wyrzuci, albo coś będzie gorszego. Mamy sobie jednego szkielcika. I naszego ukochanego przyjaciela, jakim jest golem. Gliniany golem. Eksplodująca miksturka. Skrytka, w której nic ciekawego nie ma. Gargulcowa głowa dla nekromanty, ta. Prawda, koloru żółtego. Miksturka wzmocnienia. Leczenia, many, leczenia, leczenia i nic po tym ciekawego. Tylko notacz. Z trzema dziurkami, taka głowa. Ściana z kości, no i tarcza, którą możemy sobie wziąć, nie tarcza, tylko szabelkę, którą możemy sobie wziąć i zidentyfikować, nic ciekawego. Idziemy dalej, panowie. Żadnego przejścia przez przypadek, coś znowu podniosłem, co mi jest tak naprawdę niepotrzebne. Ogromny miecz, zbroja łuskowa. Ciemność, żeby jakby noc się w tym momencie nastała. Aż tak ciemno tutaj nie było w tym całym kuras. Mam tutaj dosyć dużą ilość przeciwników. Piąty po 8 moja postać. Mikstura duszącego gazu, mikstura duszącego gazu. Nie wiem, czy dobrze, chyba się w tym momencie gubię. Nie wiem, czy z prawej, czy z lewej strony. Z lewej strony się trzymamy mniej więcej, tak? Wszystkie bestie w ten sposób zostały pokonane. Strzały jakieś mi wpadły. I ten top w ogóle tylko do wzmocnienia. Wytrzymało się, znaczy się. Jakie przejście tajemne. Pierśnik mi wypadł. Jaki to topór dobrej jakości. No, jeden szkielet mi coś ginie dosyć często. Lekkie rękawice, bite w nóg długi. Tylko do leczenia. Jest pierwsza złota skrzynka. Kolcze buty, złoto, włócznia, nadziak. Te kolcze buty mogą być lepsze od tych, których ja posiadam. Po 10 odporność na truciznę, tak? Nie, są ciekawe. Mamy drugą skrzynkę, która okazała się być pusta. Skrytka, trochę złota dodatkowego. Wiem, miksturkę wzmocnienia. Kurde, nie chciałem miksturki do wzmocnienia. Chciałem sobie wziąć, zawodzi. Golema i pomyliłem przyciski. Przytrzymając się z lewej strony, idziemy tam, gdzie nas jeszcze nie było.
Ja poszukiwam tutaj punkcika nawigacyjnego i przesiada. I tą całą mapę chciałbym sobie wziąć, odkryć. Jeszcze tak z 5 minut. O, lekkie rękawice koloru niebieskiego wypadę. Arktyki plus 20 do zdrowia, szybkość ataku dodatkowo, no? Dodatkowe punkty do zdrowia, kurna, fajnie są te rękawice, obrona 10, to obrona 5, tylko że ta odporność na zimno 18 aż. Jak z odpornościami moi przyjaciele, zimność 28, bo to kiedyś tygodniowo, pierwszy mi jakiś wypadł. Klejnocik złoto, tak sobie też weźmiemy i zidentyfikujemy. Plus 9 do wszystkich odporności. Fajny, bardzo fajny. Powiedzcie mi, w co ja mogę sobie go wziąć i wpakować. Coś podnoszę, kurczę. Chciałem sobie tylko pokopać te skrzynki. Mamy też jakiś pierścionek, który chciałem sobie zidentyfikować. Plus 7 do szans na zdobycie magicznego przedmiotu. 113 sztuk złotych monet, jakiś antidotum. Stawiłem się przed przeciwnikiem, tam. Zwój identyfikacji, antidotum, klucz. Koszt jeden, koszt drugi, koszt trzeci. Moja tarcza, klucz. 90 sztuk złotych monecik. Pazury. Rodela. Na tym etapie gry mi rodela wypala. To jest przedmiocik dla tego, dla paladyna, co ciekawe. Pierwszy jak mi kolejny wypadł. Przy zwłokach tego potwora nic ciekawego nie było. Jest po tej żabci. Kolejni przeciwnicy. Ale zawołam sobie tego, niech mi tutaj pomaga. Mam pełną ilość many. No zanim go zabiją, kolejny raz, no to jeszcze może coś ciekawego zrobić. No jako tutaj umiejętność dodatkową, to ma spowalnianie przeciwników. Taki golemik. Tylko senny się zaczynam coś robić. Nie wziąłem sobie też nic do picia na mojej gardle, zaczynam coś piec. Uszkodzona pierśnik. Rubin ze skazą. Trochę złota, nic po tym ciekawego. Idziemy tam, gdzie na zeszłym nie było. W prawej stronie chcę się trzymać. Ciężkie buty koloru żółtego. No, tego typu buty są ciekawe. Plus 5 do obrony. Odporność na ogień 22. Na truciznę plus 10, da? Trucizna znowu mi spadnie. Nie, no dobra, jakby to spytasz, będę je miał. Jesteśmy w akcie pierwszym, aż tak bardzo te odporności nie są potrzebne. Nie w akcie pierwszym, tylko na pierwszym tym poziomie trudności. Dopiero tam dalej będą mi potrzebne strasznie odporności w tym, na piekielnym. Tak więc tutaj aż tak bardzo nie jestem uzależniony do jakiegoś sprzętu.
Ale powoli, powoli pasowałoby sobie coś tutaj gromadzić. Kurczę, ale to są przejścia. Akt trzeci, kurast. Nie, kurast tylko ten. Różnego typu dżungle. Dostał w czapkę. Już 45 minut nagrywamy. Będę musiał kończyć swój odcinek. Przedłużyłem, przedobrzyłem. Tak więc ja w tym momencie chciałbym zakończyć swój odcinek. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, pozostawcie jakiś komentarz. No i do usłyszenia w kolejnych. Hejka, no i papa.